Popatrzcie na tego psychopatę z prawej. Pani minister opowiada o tym, jak będą przebiegały wybory, jak mają przebiegać o obwodowych komisjach wyborczych, gdzie się jak zarejestrować, że zasady głosowań, które są dla Polaków mieszkających za granicami kraju w obwodowych komisjach tam, są dokładnie takie same, które wprowadził Bronisław Komorowski, ten z WSI. I zobaczcie tego psychopatę z prawej, jak się zachowuje, jak już próbuje wskoczyć w słowo. Stał z lewej strony, no to zaczęto kadrować tak, żeby go nie było widać. To przeskoczył tutaj, czyli lubi kamerę, wie. Oczywiście przyszedł z jakimś dokumentem. Ten dokument polegał na tym, że jest mężem zaufania gdzieś tam powołanym i że on już by chciał uczestniczyć. Już by chciał uczestniczyć. I tłumacz mu, pani minister, człowieku, teraz to jest nasza normalna praca, ty jesteś mężem zaufania, ktoś cię tam wyznaczył, psychopatę, no bo widać trochę do gojdzia podobny, do gojdzia, widać znerwicowany i tak dalej, i tak dalej. I psychopata już, i tłumaczy mu pani minister, że no, pan nie może uczestniczyć teraz w tych zadaniach biurowych, bo pan nie jest naszym pracownikiem, my to przygotowujemy, będzie komisja, będziesz pan tam siedział, przychodził, no widać ten, to będzie po prostu przeszkadzał, widać znerwicowany, zobaczcie jak się zachowuje. Mowa ciała powoduje to, że no podejrzewam, że jakieś proszeczki różne musi pewnie pobierać. Bardzo rzeszowa pani minister, bardzo super wszystko wyjaśnione, wszystko trzeba wchodzić na strony gov.pl, tam jest wszystko określone, nie słuchać pierdół, tych kłamstw, które się opowiada. Najważniejsza rzecz jaka, bo cały czas piszą, że zmieniono coś, że za granicą nie będzie można, nie będą w stanie zliczyć w takim czasie głosów i one będą nieważne. Na tych stronach gov.pl też można znaleźć podliczenie z zeszłych wyborów największej komisji obwodowej, gdzie tam było chyba 6 tysięcy głosów z jakiegoś tam kraju, podejrzewam, że z Londynu, czy tam gdzieś w Anglii. Ta komisja zliczyła głosy w jakimś tam okresie, takiej komisji dużej już nie będzie, a dzisiaj jest dwa razy więcej czasu na to, żeby dosłać te głosy, niż wtedy zliczała tamta największa komisja, których takich nie ma. Teraz jest ponad 300, teraz było 200. A ci piszczą. A ten czeka, żeby po prostu coś dziamać i tak dalej. Widać nerwica, natręst. Rozumiesz, no to jest w ogóle nic śmiesznego. Nie, jak to tam było? No chyba nic śmiesznego. Nie, nic śmiesznego. Inny film. To jest coś niebywałego. Normalnie na takiej konferencji to teraz PO by wystawiło tych dwóch, Borysa i tego małego kurdupla ze wsi, tego wieśniaka, co się ledwo w stanie wysłowić, dziamga jak po prostu na bazarze, tego wieśniaka kołodziejczaka, i by napierali tak piersiami, bo to tak napierają jak kozaczki. Po prostu jakbym pchnął barana, rozumiesz, nakryłby się kopytami, by się skończyło. Ale to pani minister idzie sama, obok siebie ma pana. O. No i to są takie, i tamten coś tam ma powiedzieć. O, zobaczcie, on jest, zobaczcie, jest. Kurde, nie mam trójwymiarowego telewizora, abyście mogli zobaczyć. Zobaczcie, chcę uczestniczyć. No dzisiaj takie będzie moje nagranie na ten, bo po prostu coś niebywałego. Pani minister wychodzi sama, wychodzi z jakimś grzecznym chłopakiem i tak dalej. A tam jakiś psychol, który z prawej na lewej atakuje, on ma dokument, że on już chce pracować w urzędzie.